przepyszne. Niedaleko stąd, tuż za zakrętem, Bing ma ochotę zjeść marchewkę. Chcę schrupać marchewkę. Flop! Słucham. Czy możemy dostać po marchewce? Oczywiście. Ojej, skończyły się. A mieliśmy na nie tak wielką ochotę, Flop. Nie martwcie się, to nie problem. Pójdę do sklepu Poli i kupię. O. Chodźmy razem, Sulo. Hej, Arlo. Dobrze, potrzebujemy też 6 marchewek. O, ja przyniosę marchewki. Znalazłem... 1, 2, 3. Mam 3, Flop. Świetnie. O, znalazłem... O tak. 4. O! 5. Ostatni raz. Zgoda. Już więcej tu nie widzę. Nie przejmuj się tak bardzo, Bing. Tutaj. Aha, świetnie, Bing. 6 marchewek, teraz to wszystko. O, marchewka. Ale pycha. Uwaga. Kto znajdzie parę do tego? Ja, to marchewka. Taka sama. Tak, Bing. Bardzo dobrze. A teraz to warzywo. Pomidor! O, już go widzę. Taki sam. Taki sam. Macie rację. Taki sam. Gratuluję, Pando. Kocham pomidory. Wolę marchewki. Ja lubię marchewki i pomidory i truskawki i brokuły i winogrona. Gotowi? Zaczynamy. Tak. Mogę wybrać, co chcę, prawda, Flop? Tak, Bing. Nie widzę tutaj marchewki. O, maliny. Proszę. Sok z winogron. Taki sam. Inna. O! Nic się nie stało, Bing. Popraw. Taki macie sam. Rację. Taki sam. Coś jest nie tak. Próbujcie. Banano. O, takie same. Patrz, Flop, takie same. Nie. Mleko. Taka sama. Tak, Bing. Inna. O, miam! Taka sama! Bardzo dobrze! Fuj! Pomidorek! Spójrz, Bing! Ten jest ostatni! O, makaron! To moje ulubione! O, Sulo! Aż mi ślinka pociekła na myśl o tych wszystkich przysmakach! O, macie chęć coś zjeść? Tak, tak, tak! Niedaleko stąd, tuż za zakrętem, Bing i Sula szykują obiad. Gotowi! Na co jesteście gotowi? Na kreseczki w groszki! O, wygląda smakowicie. Tak. Proszę bardzo. O, mniam! O. Pyszne. O nie. O. O. Co się stało, Bing? Nie podoba mi się to. Czemu ci się nie podoba? Wszystko jest pomieszane. Przecież lubisz marchewkę i groszek i makaron. Tak, lubię,
ale nie lubię, gdy są razem zmieszane. Rozumiem. Nie martw się, Bing. Coś poradzimy na to, żebyś mógł się cieszyć obiadem. Proszę, króliczku. Do czego to służy? To jest rozdzielacz. Sprytne. Oddzielę od siebie marchewkę i groszek i makaron. Dobrze, najpierw marchewka. Gotowi? Tak! Marchew. Jeden, dwa, trzy, cztery, pięć, sześć, siedem. Osiem. Dziewięć, dziesięć! Marchew, to bardzo marchew. Dobry rozdzielacz. Marchew, marchewki marchew. Mam już osobno. Teraz groszek. Dobrze. Raz, dwa, trzy, cztery, pięć, sześć. Siedem. Osiem. Dziewięć, dziesięć. Groszek leży osobno. No i makaron. Makaron już jest oddzielnie. No tak. Zgadza się. Kotka. O to chodziło, króliczku. O to chodziło, Sulo. Pomogliśmy Amemie robić obiad. Myliśmy marchewki i łuskaliśmy groch. Myślałem, że słynne kluski w groszki będą mi smakowały. Myliłem się, ponieważ groszek, marchewka i oczywiście makaron były wymieszane, więc... Mama dała mi specjalną łyżkę, żebym je sobie oddzielił. No i było pyszne. Sula zjadła kluseczki w groszki po swojemu, a ja zjadłem po swojemu. I tak jest dobrze. Każdy je tak, jak lubi najbardziej. Jedzenie to wielka rzecz, Bing. Zdecyduj, które biszkopty zabieramy. Zbożowe czy marchwiowe? Oba. Wskakujcie do busika, biszkopty. Mniam, mniam, mniam. Mniam, 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 mniam. Mniam. Dobre? Pycha. Pycha. Smakuje mi. Bardzo dobra. Fuj. Ulubione jedzenie. Pomidorki. Fuj, jak można lubić pomidory, Sulo? Są takie ciapciowate i miękkie. Mniam, mniam. Pomidory są najulubieńsze. Soczyste i przepyszne. Fu, jak ja nie lubię pomidorów. Wiem, a Sula bardzo je lubi. Jak widzisz, nie zawsze każdy lubi to samo. A tobie co najbardziej smakuje? Nie wiem. Co powiesz na pyszne maliny? Bardzo chętnie, Flop, ale te nie są dla mnie najwyjątkowsze na świecie. Kapusty. Nie. Brokuły. Nie. Banany. Najbardziej lubię banany. Proszę. Poczęstujesz mnie ananasem? Marchew! Marchewki lubię najbardziej. Rzeczywiście! O to chodziło. Zaczniemy od marchewek. Marchewki lubię najbardziej. Znalazłem! Uwielbiam marchew. Faktycznie. A kto lubi marchewki? Ja lubię marchewkę. Upiekliśmy z Flopem ciasto. To miała być niespodzianka dla naszych gości. Wygląda przesmakowicie. O to chodziło, króliczku. Zrobimy gościom słodką niespodziankę. Potem przyszła Sula i bardzo chciałem pokazać jej malinkę, ale ciasto nam spadło i zrobił się okropny bałagan. Ojej. A za chwilę przyjdą wszyscy zaproszeni goście. Jak mam ich poczęstować rozwalonym ciastem? A niby dlaczego nie, Sulo? Jakie powinno być ciasto? Najprzepyszniejsze. Tak. Zgadza się. Najprzepyszniejsze. A próbowaliście to ciasto teraz? Nie. W takim razie ja spróbuję kawałek. Mmm. Mniam.
Ono jest pyszne, Bing. No i? Smakuje tak samo jak przedtem. Ciasto! Niam, niam! Nazwiemy je bałaganek. Bałaganek dla wszystkich! O tak! O, czekolada. O, mniam. O, czekolada. Patrzcie, każdy z nich ma inny kolor. Rozłożę je na talerzyki, a wy dobrze umyjcie łapki. Zgoda! Jeden, dwa, trzy, cztery, pięć. Banana! Powiedz, co zostało? Kiwi dla Pando. O! Aha. O, świetny pomysł. Najmniejszy dla Charlie'ego. Wspaniały. Może coś jeszcze? Banana. Spójrz, Plop, Charlie się śmieje. O to chodzi, króliczku Bing. To jest dla Suli. Patrzcie. Sula lubi malinki. Ale lśni. Ładnie. Spodoba się Suli. Na pewno. To jest dla Koko. Dziękuję, Bing. To mój ulubiony kolor. Miam, miam. A dla ciebie, Bing? O! Marchew! Proszę. O! Uwielbiam marchew. Ojej! Zrobił się pomarańczowy. O! Jeszcze trochę kapie. Pomazane. O. I kolorowe. Marchewka tutaj! I ostatnia. O! Piękna. O. Cześć wszystkim! Cześć, Cześć. Witajcie! To jest bałaganek! O, bałaganek! Super! O, brzmi intrygująco. Kto chce spróbować bałaganka? Ja chcę spróbować! Ja! Wystarczy dla każdego! Patrz, Sulo, znalazłem twoją malinkę. O, dziękuję, Bing. Ciasto w kawałkach. To wielka rzecz, Bing. Wszystkim bardzo smakowało. Zrobisz zdjęcie? Dobra myśl. I malinki, miam, miam, miam. Delikatna jak mrożony jogurt. A co ty chcesz? Co by tu... A, lubię jagody. O! Proszę, ta dla mnie. A dla ciebie, Bing? O! Marchew! O! Uwielbiam marchew. Wiem. A teraz zielony. Kredki w kolorze pomarańczowym. Różowej. Sula lubi ten kolor. To taki, Pando? To jest bubulek. O, jest słodki.
siedział tutaj. Ciasto. Niam, niam. A to torcik dla Bubulka. Niam, 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 niam. Proszę bardzo, smacznego. O, dziękuję. I kawałek dla Hipci. Miam, miam, miam. Bardzo smaczny tort. Najpierw napijemy się herbaty. To dla ciebie, to dla ciebie, a to dla mnie. Jaka dobra. Przepyszna. Mniam, mniam, mniam. Zaczekaj chwilę, Bing. Mam wrażenie, że o czymś zapomnieliśmy. Kanapki! Oh, no tak! Kanapki! Ale to pyszne! O to chodziło, króliczku. To marchewkowa kanapka dla Binga. Flop, jestem głodny. Zrobiłem ci marchewkową kanapkę. O, czy mogę ją zjeść? Jest bardzo ładna pogoda. Może weźmiemy kanapki do parku i urządzimy sobie piknik? Tak, chcę piknik. Hop. Zapakujmy nasze kanapki do pudełek. Tak, mogę pudełko z królisiem tulisiem? Oczywiście. Twoją marchewkową kanapkę zapakuję tutaj. Tak. A moją pomidorową włożę tutaj. O, sok, winogrona i pyszne kanapki. I chrupki, i biszkopty. A ja przygotowałam marchewkowe bajgle na wasz piknik. O, dziękuję, Ammo. Moje ulubione. No. Kto chce kanapkę? Ja chcę! Ja chcę! O, kanapka! Niam, niam! Pyszna kanapka! O, topiony serek! O, marchewka! Pycha! Zgadza się! Pomidor! O, kocham pomidory. O, to mi się podoba jeszcze bardziej. Zaniesiemy go Suli. O, twarożek. Miam. Patrz, Sulo. Ojej. Wygląda smakowicie, Bin. Marchewkowe ciasteczko. Flop, czy mogę dostać marchewkę? Za chwileczkę, Bing. A czy teraz już mogę? Tak, proszę. Dziękuję, Flop. Ta marchewka jest nadzwyczaj chrupiąca. O tak, nadzwyczaj. O, chcesz mleko? Tak, poproszę. Dmuchawce, to wielka rzecz, Bing.